Mróz trzyma coraz więcej mieszkańców, ma problemy z wodą. Kobierzyce i Sobótka bez połączenia kolejowego z Wrocławiem, samorządowcy są oburzeni. Brytyjczycy radzą i uczą, jak robić interesy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jarek Ratajczak, witam Państwa i zapraszam na informacje telewizji dolnośląskiej. Mróz trzyma, rury zamarzają, coraz więcej mieszkańców ma problemy z wodą. Już wiadomo, że to będzie rekordowy rok pod względem awarii miejskiej sieci wodociągowej. Ulica Ciepła we Wrocławiu. Niestety w tym przypadku to miejsce, mimo całkiem przyjaznej nazwy, zwłaszcza w zimie, przegrało z mrozami. Efekt? Zamarznięty rurociąg rozdzielczy doprowadzający wodę do poszczególnych budynków. Średnice takich rur mają od 10 do 25 cm. Niskie temperatury, poniżej minus 15 stopni Celsjusza, są zdecydowanym wrogiem takich rozdzielaczy wody. Szybciej zamarzają, szybciej się rozprężają i ulegają wtedy awarii. Są też położone na mniejszej głębokości, są gorzej zabezpieczone niż te rurociągi największe, bo one są położone głębiej w ziemi. Tylko w ostatnich 3 dniach takich awarii we Wrocławiu było ponad 20. Ich usuwanie wiąże się z brakiem wody w kranach. Nie ma. U nas nie ma, także nie ma co. Na szczęście usuwanie usterek nie trwa długo, czasami kilka godzin. Chyba że pojawia się nieoczekiwana sytuacja. Problemem są parkujące samochody. Czasami taki samochód zaparkowany, co prawda prawidłowo, ale jest zaparkowany na naszej zasuwie. My, aby przystąpić do usuwania awarii, musimy najpierw odciąć dopływ wody do wodociągu, do rurociągu i dopiero możemy kopać, możemy przystępować do usuwania tej awarii. Te samochody nam przeszkadzają, niestety w wielu przypadkach jesteśmy bezradni. Nie tylko rurociągi, rozdzielacze zamarzają, a w najgorszym przypadku pękają. Także wodomierze nie są odporne na siarczyste mrozy i również pękają. Jednak w tym przypadku sami możemy temu zaradzić. Te wodomierze, które znajdują się gdzieś w piwnicach, gdzieś na, być może czasami na zewnątrz budynku albo w innych pomieszczeniach, żeby je zabezpieczać przed niskimi temperaturami, to ochroni mieszkańców przed awariami i przed tym samym, że będą pozbawieni wody. Warto o tym pomyśleć, bo mroźna zima na razie nie odpuszcza, a według długoterminowych prognoz ma potrwać co najmniej do końca lutego. A bez wody w mieszkaniu raczej trudno się obejść. Obiecali, zrobili nadzieję, a teraz bezradnie rozkładają ręce i mówią, że nic z tego nie będzie. Wyczekiwana linia kolejowa z Wrocławia przez Kobierzycę i Sobótkę do Świdnicy nie powstanie. Urząd Marszałkowski wygospodarował na remont trasy 80 milionów złotych, a potrzeba ponad 240. Samorządy czują się oszukane. Połączenie kolejowe Wrocław-Świdnica przez Kobierzyce zlikwidowano kilkanaście lat temu. W ubiegłym roku pojawiła się nadzieja na reaktywację trasy. Urząd Marszałkowski obiecał na ten cel 80 milionów złotych i na obietnicach się skończyło. Dlatego były obietnice, bo wszyscy tego bardzo chcieli i mieliśmy nadzieję, że uda się to taniej zrobić. Natomiast doświadczenia pokazują, że tam, gdzie się oszczędza przy inwestycjach kolejowych, tam potem są problemy finansowe, świeżo wyremontowane linie trzeba ponownemu remontowi poddawać. Jest to jednak marnotrawstwo pieniędzy publicznych, więc musimy osiągnąć efekt naprawdę za środki takie, które mamy. A marszałek ma niewiele, bo za 80 milionów trasy nie uda się wyremontować. Samorządowcy czują się oszukani. Widać, że z tego nic nie będzie. Przykro mi bardzo z tego powodu, że po prostu było to obiecane na wielu spotkaniach, publicznie również mówione, że ta linia po prostu będzie uruchomiona jako pierwsza z linii nowych uruchamianych przez marszałka. Dziś urzędnicy marszałka bezradnie rozkładają ręce, bo nawet za 200 milionów pociąg osobowy tędy nie przejedzie. Na terenie samego Wrocławia jest około 10 przejazdów i trzeba wybudować co najmniej jeden wiadukt, a może nawet dwa. Te wszystkie obliczenia pokazały, że inwestycja kosztowałaby od 240 do 480 milionów i na takie wydatki województwo nie jest przygotowane. Z Wrocławia do Świdnicy jednak pojedziemy, tyle że przez Jaworzynę Śląską.
alternatywne rozwiązanie, które pozwoli na bezpośrednie połączenie Świdnicy z Wrocławiem przez Jaworzynę Śląską. To byłby dobry krok dla Świdnicy, ale rzecz jasna, no, solidaryzujemy się z samorządowcami, którzy w wyniku zmiany tego pomysłu, no, mogą mieć teraz problem ze skomunikowaniem bezpośrednim ich miast ze stolicą Dolnego Śląska. Uruchomienie połączenia z Wrocławia do Świdnicy przez Jaworzynę Śląską planowane jest jeszcze w grudniu 2012 roku, chyba że to znowu jedynie obietnica. Likwidacja zespołu szkół specjalnych nr 27 i połączenie dwóch placówek szkolno-wychowawczych we Wrocławiu. Takie plany szykują od września urzędnicy i przekonują, że te zmiany nie zaszkodzą uczniom i nauczycielom. Zespół szkół specjalnych nr 27 we Wrocławiu od 1 września przestanie istnieć. Prowadzona przez siostry Matki Bożej Miłosierdzia placówka świeci pustkami. Brak chętnych to jedna z przyczyn likwidacji ośrodka. Kolejną jest wniosek sióstr, które chcą w tym miejscu otworzyć młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Siostry poinformowały nas o zaprzestaniu działalności tego ośrodka, a ponieważ szkoły były przeznaczone przede wszystkim właśnie dla tych dziewcząt, wobec tego tym samym istnieje konieczność zlikwidacji tych szkół. Obecnie w placówce przebywa 12 dziewcząt. W przyszłym roku pozostanie mniej niż połowa. Dla nich gmina ma ośrodek, w którym będą mogły kontynuować naukę. Pozostaje 5 uczennic w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych, ale dla nich chcemy zapewnić realizację obowiązku szkolnego w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym przy ulicy Parkowej. Rewolucji nie będzie, przekonują miejscy urzędnicy i kolejne zmiany szykują w ośrodkach szkolno-wychowawczych przy ulicy Wejherowskiej we Wrocławiu. W tym samym budynku i niezmienionym składzie pedagogicznym, ale pod inną nazwą we wrześniu rozpoczną naukę uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Dzisiaj chcemy połączyć obydwie szkoły w zespół szkół i to jest tylko i wyłącznie zmiana formalna, jeżeli chodzi o nauczycieli tam pracujących. Staną się oni w trybie artykułu 23 pracownikami nowo powołanej szkoły, natomiast uczniów to w żaden sposób nie dotknie. W dalszym ciągu w tym samym miejscu będą mogli pobierać naukę. Propozycje urzędników muszą jeszcze zaakceptować radni miejscy. Decyzja ma zapaść na najbliższej sesji 16 lutego. Jedni już przetarli szlaki i mają się dobrze, inni dopiero raczkują, ale wierzą w sukces. Mowa o inwestycjach realizowanych w tych krajach w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Swoimi doświadczeniami Brytyjczycy dzielili się z wrocławskimi urzędnikami. Budowa parkingu podziemnego na placu Nowy Targ we Wrocławiu to pierwsza miejska inwestycja realizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Układ jest prosty. Prywatny inwestor z własnych środków sam buduje podziemny parking, a następnie zarządza nim przez 30 lat, czerpiąc zyski z jego prowadzenia. Skończyliśmy właśnie etap archeologiczny, przystępujemy do właściwej inwestycji i będzie to widać bardzo szybko jej wzrost. Ten jednak model realizowania inwestycji, jak przyznają urzędnicy, dopiero raczkuje w Polsce, jak i we Wrocławiu, a według zapewnień specjalistów PPP mógłby się sprawdzić w każdej sferze gospodarki. PPP powiedzmy w budownictwie socjalnym, PPP w oczyszczalnie ścieków, PPP i spalarnie śmieci, PPP i infrastruktura transportowa. Tak, o modelu partnerstwa publiczno-prywatnego mówią Brytyjczycy, którzy zrealizowali w skali całego Królestwa prawie 1000 projektów w ramach PPP. Nie ma się czego bać, mówią ci, którzy są pod tym względem liderami w Europie. Dlatego teraz swoim doświadczeniem chętnie chcą dzielić się z Polakami. My chcemy wspierać rozwój, dalszy rozwój w Polsce. My chcemy, żeby firmy brytyjskie, które mają takie doświadczenie, blisko współpracują z naszymi partnerami polskimi. Wrocławiowi na pewno dobre rady się przydadzą. Najbliższą dużą inwestycją planowaną do realizacji w ramach PPP jest budowa mostu wschodniego nad Odrą, który połączy ulicę Krakowską z ulicą Mickiewicza. Urzędnicy liczą, że w końcu uda się znaleźć prywatnego inwestora, który zrealizuje szacowaną na 400 milionów złotych inwestycję. Jesteśmy po etapie analiz. W chwili obecnej uszczegóławiamy dokumentację przetargową i chcemy jeszcze w tym kwartale ogłosić postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego. Ważna w przypadku takich inwestycji jest przede wszystkim pomoc prawna, dlatego brytyjscy specjaliści uważają, że samorządy realizujące inwestycje w ramach PPP nie powinny oszczędzać na fachowym doradztwie.
Nie dość, że i tak jeżdżą powoli, to teraz muszą się jeszcze zatrzymywać i to nie na przystankach. Mowa o wrocławskich tramwajach, które przejeżdżają ulicą Kiri Skłodowskiej. Gruntowny remont rozpocznie się, ale dopiero wiosną przyszłego roku. Marii Kiri Skłodowskiej to jedna z najbardziej ruchliwych ulic we Wrocławiu. Ruchliwych, ale i dawno nieremontowanych. Jej stan pogorszył się ostatnio do tego stopnia, że tramwaje nią jeżdżące muszą zachować wyjątkową ostrożność przy wymijaniu. Kwestia jest taka, że trzeba przepuszczać tramwaj naprzeciwka, żeby nie doszło do przetarcia tramwaju. Dlatego dla bezpieczeństwa wrocławskie MPK zaleciło nawet swoim motorniczym, by jeden z tramwajów zatrzymywał się i czekał na przejazd drugiego. Tak, mamy takie zalecenie odgórne. Od kiedy? No chyba jakieś dwóch tygodni. Fatalna jazda tramwajem, a samochodem też nie lepsza, podsumowują stan ulicy Kiri Skłodowskiej mieszkańcy tej części Wrocławia i po raz kolejny apelują do władz miejskich, że przydałby się tu w końcu remont. Przydałby się, na pewno by się przydał, jest strasznie. Wiadomo, że wiąże się to z jakimiś problemami tutaj komunikacyjnymi, ale no chyba jednak innego wyjścia nie ma niż wyremontowanie tego torowiska i drogi od razu. Przedstawiciele wrocławskiego magistratu zapewniają, że do remontu dojdzie, jednak prace ruszą dopiero wiosną przyszłego roku. Będzie to jednak, jak widać na wizualizacji, inwestycja dotycząca nie tylko remontu ulicy Kiri Skłodowskiej, ale także mostu Zwierzynieckiego oraz ulicy Wystawowej. W tej chwili trwa opracowywanie dokumentacji takiej inwestycyjnej, która zakończona zostanie latem tego roku. W trzecim, czwartym kwartale rozpisany zostanie przetarg. Jeśli inwestycja szacowana na 60 milionów złotych ruszyłaby wiosną 2013 roku, to niewykluczone, że w 2014 tramwaje i samochody pojadą nową nawierzchnią przy Kiri Skłodowskiej. Jednak problem ze zdezelowanymi torami powinien zostać rozwiązany o wiele szybciej. Jak tylko temperatury w nocy wrócą w okolice 0 stopni Celsjusza, przeprowadzimy remont doraźny na dwóch kilkudziesięciometrowych odcinkach torów, aby wypoziomować te torowiska i żeby można było ten zakaz mijania się tramwaju w tych miejscach znieść. Ocieplić według zapowiedzi meteorologów powinno się w przyszłym tygodniu, jednak koniec lutego to powrót niskich temperatur. Zatem jak szybko uda się rozwiązać problem z torowiskiem, tego nie wie nikt. Koszykarze Śląska Wrocław pokonali w orbicie Kotwicę Kołobrzeg i cały czas mogą awansować do najlepszej szóstki ligi. Dla Śląska to był mecz o wszystko, bo tylko zwycięstwo dawało szansę wrocławianom na awans do najlepszej szóstki ligi. Po 40 minutach Śląsk dopiął swego i pokonał w orbicie Kotwicę Kołobrzeg. Śląsk grał u siebie, postawili mocne warunki w obronie. My nie trafialiśmy prostych rzutów, natomiast oni kontrowali każdą akcję. Teraz o wszystkim zdecyduje ostatnia kolejka. Aby wyprzedzić w tabeli Zastal, Śląsk w niedzielę musi wygrać i liczyć na porażkę Zielonej Góry. Póki piłka w grze, a właśnie jest jeszcze szansa, jeśli Zielona Góra przegra z Kotwicą bodajże, tak, u siebie, a my wygramy, to wtedy będziemy wyżej niż Zastal. No. My tego chcemy, a czy tak będzie, to się okaże. Bartosz Diduszko nadziei nie traci. W meczu z Kotwicą walczył o każdą piłkę. Najostrzej z własnym bratem, Łukaszem Diduszką. Dla nich był to braterski pojedynek. Tak dla mnie to jest taki normalny mecz, no wiadomo, no jeśli brat zagra dobry mecz, to ja się z tego cieszę. Dzisiaj grał dobrze, szczególnie w pierwszej połowie, rzucił 7 punktów, bodajże czy 8. Także pokazał, że potrafi grać. No, ale no, mówię, tak mecz jak każdy inny, a na pewno jest to po prostu okazja do spotkania się i gdzieś tam może porozmawiać po prostu. Dla jednego normalne spotkanie, dla drugiego dodatkowa mobilizacja. Chęć pokazania, kto jest lepszy, kogo drużyna wygra, to zawsze budzi dużo emocji. W ostatniej kolejce emocji na pewno nie zabraknie. W niedzielę Śląsk zagra w orbicie z Basketem Poznań. I na koniec dobra informacja. Wrocławianie nie zapłacą nowego podatku za opady deszczu i śniegu. I bynajmniej nie dlatego, że jak na razie śniegu mamy jak na lekarstwo. W tej sprawie uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia uchylił wojewoda dolnośląski. Marek Skorupa, wojewoda dolnośląski, uchylił uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia dotyczącą nowego podatku za opady deszczu i śniegu. Prawnicy wojewody uznali, że uchwała jest niezgodna z prawem. O wprowadzeniu nowego podatku radni miejscy Wrocławia głosami klubu Rafała Dutkiewicza zdecydowali na grudniowej sesji. Stawka miała zależeć od powierzchni nieruchomości. Wrocławianie za każdy metr kwadratowy terenu zajmowanego przez budynek mieli płacić 6 groszy miesięcznie. Dzięki nowym opłatom MPWiK rocznie miało zarabiać ponad 11 milionów złotych. I miały to być pieniądze na nowe inwestycje. Nowy podatek miał obowiązywać od 1 marca.
I to była ostatnia informacja. Kolejne w środę rano. Życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.